Jesteśmy w głębokim brodzie. Stąd ruszymy na spływ kajakowy. Jesteśmy na parkingu. Tam z góry jest wjazd. My zejdziemy teraz nad rzekę, ale nie będziemy stąd płynąć, dlatego że plan jest taki, że nas po prostu wywiozą w górę rzeki na wysoki most. Nie jest to długa trasa, ale stamtąd z wysokiego mostu sobie spokojnie po prostu płyniemy tutaj i tu zakończymy naszą trasę. Pogoda niezbyt, 20 stopni. Ma być później trochę słońca. Niektóre prognozy straszą burzami, ale myślę, że chyba tak źle nie będzie. To jest to miejsce, do którego musimy wrócić. Warto zapamiętać właśnie ten znak. Była możliwa też inna opcja, że najpierw płyniemy, potem nas przywożą, ale akurat tak nam jest wygodniej, dlatego że nie trzeba później czekać na żaden transport. Płyniemy swoim tempem, trasa nie jest długa. A teraz płyniemy Czarną Hańczą. Pogoda jest idealna. Nie ma słońca, ale jest cieplutko. Woda jest piękna, czyściutka. I ciepła. Ciepła. Słychać tylko ptaszki. Znaczy nie tylko ptaszki, bo z tyłu ktoś się drze, ale... Dopłynęliśmy do pola namiotowego Uwiesia. Oczywiście nie płynęliśmy daleko, bo jest to dosłownie kilkaset metrów. Jest to świetne miejsce, żeby się zatrzymać, ale pod warunkiem, że się płynęło już, dłużej. My właściwie od razu mieliśmy taki plan, że przed wyjazdem nie będziemy długo czekać, tylko od razu płyniemy, a tutaj zatrzymaliśmy się po prostu na kawę, no i na kanapę. Tak wygląda Czarna Hańcza. W tym miejscu. Oczywiście kiedyś kąpaliśmy się, dzisiaj też pewnie można by było, bo jest piękna, ciepła woda. Świetne miejsce. Takich miejsc zresztą na tym odcinku Czarnej Hańczy jest bardzo dużo, bo jest tutaj bardzo duży ruch kajakowy. No jest tu oczywiście też pole namiotowe. Można sobie tutaj też rozbić namiot i trochę pomieszkać, jak ktoś lubi. Ale można też, płynąc kajakiem, wypić dość dobrą kawę z ekspresu. No i płyniemy. Najważniejsze to, żeby miał kto wiosłować. Nie wiem, czy się dobrze nagra mi przez tą folię, ale mam zabezpieczony telefon. Takie krajobrazy. Piękne. Weź, kochanie, teraz chwileczkę.
wpłynęliśmy w taki przesmyk, bardzo wąziutki, obrośnięty. Nie wiem jak te... To nie tataraki, jakieś tam... Nie wiem co to jest. Trzcina. Oj, coraz wężej. Oj. Trzeba to nie zaszkodzi, aby nie dziobem. Ale pięknie. Słychać tylko kaczki teraz. Przystanki są po drodze. Można napić się, pożywić i dalej wiosłować. Odpocząć. Dzień dobry. Dobra dziewczynka zachęca, zobacz. Robiła? Nie, mama. Dla nas jeszcze za wcześnie. Następnym razem. Następnym razem przyjedziemy. Dziękujemy. Nagrywam z telefonu, który jest umieszczony w takim opakowaniu ochronnym foliowym i dlatego dźwięk i obraz może być jakoś tam zakłócony. Dopływamy do jakiegoś mostku. To jest jakiś taki stary mostek, ale już kiedyś pod nim płynęliśmy. A co tam hałasuje? Ja nie wiedziałem, że ten mostek to jest mostek, którym jeżdżą samochody. Naprawdę, tego się nie spodziewałem. A tu jest obok droga, no i kolejny z kajakami. Keczuszka. Właśnie przepływamy obok łabędzi. Łabędzi, które ma już młode. Też lepiej je omijać szerokim łukiem, bo no cóż, bronią tych młodych. Tak. Dlatego właśnie no, takie brzydkie kaczątka. To są brzydkie kaczątka. 8. To jest właśnie rodzina. Co kawałek jak się płynie są jakieś takie reklamy pól namiotowych. Z tym, że najczęściej to one występują przy pomostach, przy miejscach, gdzie można wysiąść. A tutaj takiego nie widać, chociaż może tutaj dałoby się. Tutaj dalej nie ma wpływu. No, albo było tam, albo było w tamtej odnodze, a ten znak jest tylko dla tych, którzy popłynęli lewą stroną, żeby im przypomnieć, że zawsze mogą się wrócić. A może tutaj dałoby się wpłynąć. Pewnie tak. Pewnie tutaj jest wejście do portu, jakby to powiedzieć. Można było? Tak. Tu jest wejście. Wejście do portu. O, widzicie, tu jest pole namiotowe. Widoki cały czas leśne. Chociaż tutaj po prawej stronie to takie bardziej olszynowe chyba. Tu po lewej wiadomo, przy samej rzece to jakieś tam drzewa liściaste sobie rosną, a dalej w środku las sosnowy. No, są też świerki, co ja mówię. Dopłynęliśmy do jakiegoś mostku. I powiem prawdę, że... No cóż, trzeba będzie później napisać, co to jest, bo nie pamiętam. To jeszcze nie jest droga krajowa numer 16. Ale to jest ciekawostka, bo wcześniej jest jakiś taka pozostałość po mostku. To chyba jakaś kolejka. I nie wiem, czy to jakaś linia kolejowa główna, czy jakaś wąskotorówka. Później sprawdzę i dopiszę.
nawet przy moście, po przejechaniu samochodu, jest taka piękna cisza. Jakie echo. A tu zaraz po prawej stronie gdzieś powinien być zjazd. O, widzisz tą, kochanie, tabliczkę? Ta właśnie tabliczka oznacza, że już dopłynęliśmy do końca naszego spływu. I tutaj musimy gdzieś się zatrzymać i wyciągnąć kajaki. O, tak właśnie moja żona wchodzi do portu. I nie wiem, czy nie będę musiał jej pomóc, ale bardzo chcę to nagrać. I dlatego nadal trzymam się jeszcze. No, chyba nie dam rady. No nic. Tutaj zakończyliśmy swoją przygodę. Ojejku. Oczywiście my skończyliśmy, a niektórzy płyną dalej. Niektórym nie wychodzi to płynięcie dalej. Rzeka Czarna Hańcza w sobotę, w długi weekend. No, jest bardzo ruchliwą rzeką. Po zakończeniu musimy zanieść wiosła i kapoki do właścicieli, a kajaki zostawiamy tutaj. Już sobie oni sami je wciągną. Tu dwa kapoki i dwa wiosła. Oczywiście pokażemy, z jakiej firmy są te kajaki. Polecamy, bardzo polecamy.